Witamy serdecznie w następnym odcinku serii Pokaż jak latasz, czyli jesteśmy w grze World of Warplanes i pokazujemy bardzo dobre meczyki, bitewki, loty samolotów właśnie w tej grze. Tym razem samolot myśliwiec lekki, a pilotem tego samolotu jest znany już wam Grey Shark. Cześć! Cześć, Faja, cześć wszystkim. Mapa płaskowyż LA-160. To może na początku powiedz na tej mapie płaskowyż, jak grać właśnie tym myśliwcem lekkim, jak chciałeś zaplanować ten meczek? Przede wszystkim lecieć razem z drużyną, czyli no tutaj też wzbicie jak najwyżej, żeby, mimo że jest to myśliwiec raczej, który powinien latać na niskich pułapach, walczyć wtedy jest najzwrotniejszy. Najlepiej wykorzystuje swoje właściwości, no ale no, trzeba nabrać przewagi, prawda, żeby z przeciwnika zobaczyć, ewentualnie ściągnąć go w dół. Więc lecimy przed całą grupą, tutaj nawet widać ładnie, że cała drużyna zebrała się po lewej stronie. Lecimy wszyscy grupą, na dole lecą samoloty szturmowe, które niszczą cele, my na górze je osłaniamy. No w ten sposób powinno się grać, że cała drużyna leci razem. Ja jestem tutaj w... Czyli, przepraszam, że przerwę, czyli najlepsza taktyka właśnie jest latać grupą, a nie zakleszczyć na przykład z dwóch stron? Nie, oczywiście, najlepiej jest lecieć grupą. Dwa samoloty, które lecą samo oddzielnie, trzy, to są darmowe cele praktycznie. To są te, które pierwsze giną. Mhm. Powiedz coś na temat tego właśnie rosyjskiego myśliwca. Czym się on charakteryzuje, jakie ma zalety, a jakie wady? Jest to samolot, tak jak wspomniałeś, 9 tyru, czyli już taki dosyć wysoki, odrzutowy myśliwiec, pierwszy radziecki odrzutowy myśliwiec z ostrośnych skrzydłach, dzięki czemu osiąga on wysokie prędkości i w grze jest on również bardzo szybki, zwrotny samolot. Tutaj jak widzisz, przerwę na chwilę, bo to jak widzisz właśnie spotkaliśmy paru przeciwników na tym bazą i to jest, bo jesteśmy całą grupą, a ich jest dwóch, no, w związku z czym szybko zginął. Samolot jest ten bardzo zwrotny, bardzo szybki, umiarkowanej sile ognia, gdyż posiada tylko dwa działka, 37 mm, ja akurat tu mam zainstalowane, 30 mm, przepraszam. Są to mocne działka, ale no tylko dwa i zamontowane w osi kadłuba, więc strzelają prosto przed siebie skupionym bardzo wiązką pocisków. Dlatego dosyć trudno jest tym celować i trudno trafić. No za to jak się trafi, to konkretnie. Dobry do walka właśnie na niskim pułapie od zera tak do 2000 metrów. Właśnie widzę, że ostro manewrujesz właśnie tym samolotem. Ty sterujesz joystickiem, tak? Tak, tak, latam joystickiem. Czy takie ewolucje też można wykonywać myszką czy klawiaturą? Można, no na klawiaturze myślę, że to trochę trudniejsze jest, na myszce można jak najbardziej, doświadczony, bez problemu wykonać wszystkie te manewry na myszce. Oczywiście joystick, przypomnij, bo ty kiedyś mi mówiłeś, ten joystick, którego używasz, to... Logitech Extreme 3D Pro. Czyli to już jest taki, który wytrzymuje, bo to ja pamiętam, te joysticki często padały pod siłą mojej dłoni. No to już jest mój raz, dwa, trzeci joystick. A, czyli też czasami jak się szarpnie, to można coś... No tak, no ale powiedzmy 18 tysięcy bitew to miały prawo już paść. Czyli myśliwce lekkie głównie właśnie walczą na niskich pułapach, bo na wysokich tracą tę swoją charakterystykę, nie? Tracą, trochę są, wówczas stają się mniej zwrotne. Przede wszystkim w pionie. W poziomie jeszcze dają radę się kręcić i można wymanewrować większość innych samolotów, które się dobrze spisują na wysokich pułapach, czyli ciężkie myśliwce, natomiast walka w pionie wówczas jest trudna, tracą moc i najlepsza jest taktyka w walce przeciwko lekkim myśliwcom na wysokim pułapie jest po prostu kręcić się, ale nie w poziomie, tylko w pionie. Lekki myśliwiec szybko traci moc i łatwo przyciągnąć, wtedy łatwo go zestrzelić. Dlatego staram się tutaj, jak teraz widać, latamy cały czas na pułapie gdzieś mniej więcej 1000 metrów, niszczyć wszystkich tych przeciwników, którzy latają nisko i zostały wtedy wówczas u przeciwnika teraz 4 samoloty, ale za to bardzo dobre samoloty, w sumie najsilniejsze w grze. Zresztą jak widać po wyniku, tylko oni uzyskują jakiekolwiek zestrzelenia, tych trzech graczy. Reszta drużyny przeciwnika zginęła dosyć szybko, no ale mają oni ciężkie myśliwce,
najlepsze w grze, czyli F2H amerykański i 262 HG2 niemiecki. Pokazywaliśmy no i... właśnie tego Amerykańca już w jednym z odcinków. Ale grasz w kluczu. Lady Kurai. Koleżanka z naszego klanu i King Extinct, kolega z klanu, szef klanu można powiedzieć. No zresztą jak widać teraz tych trzech graczy w tych ciężkich myśliwcach są to bardzo dobrzy gracze. W sumie zestrzelą też do naszej drużyny, no i zostaniemy tutaj we dwójkę na nich. Mhm. Jeszcze nie ma takiego modu w grze World of Warplanes, który pokazuje na przykład skuteczność graczy, tak zwany XVM w World jest of Tanks? Taki jest? Mod, jest taki mod z tym, że działał on dobrze do wersji 1.3, od tej wersji spowalnia znacznie grę, tam powoduje spadki i FPS-ów, różne, tylko odinstalowałem go, nie użyłem. Okej, już niestety twoi znajomi dobrze, znajomi z klucza zginęli, zostaliśmy teraz, jest to ciekawa sytuacja, bo jest nas 3-3. No i widać u przeciwnika dobrze doświadczeni gracze we dwójkę mają 10 zestrzeleń, więc to jest dobrze. Mhm. Przewaga jest 22-22, więc jest to teraz bardzo ciekawy pojedynek. 3-3, nie ma przewagi, więc tak esencja walki powietrznej właściwie, to co powinno być. Nie ma chowania się gdzieś teraz w klucz, w górach. Dwóch na trzech w zasadzie w tej chwili. No już teraz tak, zastrzeli naszego, który tam wysoko latał. I teraz przegrywamy przewagą jednym punktem, no i zostało nas dwa lekkie myśliwce radzieckie na trzy ciężkie, nie, amerykańskie, niemieckie, czyli no, dosyć trudna sytuacja, taka już... Dosyć trudna, ale można wykorzystać zalety lekkiego myśliwca, czyli lekkim myśliwcem należy tak by przyciągać samoloty ciężkie na niższy pułap, a znowuż ciężkie myśliwce próbują wyciągnąć inne na wyższy pułap? Tak to działa, czy...? Tak to działa, dokładnie. No ja w tej chwili próbuję tutaj, odleciałem i starałem się podejść nad naszą artylerię przeciwlotniczą, nad naszą bazę najlepiej, starając się ściągnąć przeciwnika. No myślałem, że może ten kolega poleci, ale nie poleciał. Dopiero teraz tutaj przyleciał. Staram się dogonić przeciwnika, no ale to jest to ciężkie, gdyż przeciwnik gra dobrze, gra, prawda? Unik teraz nie udało się go trafić, mimo że miał tylko 8 HP, no tutaj by zszedł na jednego strzała. Mhm. Widać sobie nie uniki, uciekam tylko przed tymi graczami, którzy latają no bardzo dobrze, góra-dół, wykorzystując przewagę prędkości, przewagę energii, odlatują i są poza zasięgiem moim. Mhm. No, przewaga powoli rośnie i o, tutaj znowu unik, zanim wejdę na ten, to on już jest 1000 metrów ode mnie, czyli już praktycznie poza zasięgiem i poza możliwością skuteczny strzał. No, widać dokładnie, trzy samoloty ciężkie non-stop są blisko was, ale wy też latacie w zasadzie nad własnymi tymi naziemnymi, jak to się nazywa? Nad artylerią przeciwlotniczą. Tak, no, staramy się ich tam przyciągnąć, żeby i widać było, że jeden ma tylko 8 HP, więc w sumie czy dostanie jeden strzał ode mnie, czy strzał od artylerii, to zostanie zniszczony. To jest strzałem do artylerii, parę razy go trafiłem, no, ale wykorzystując swoją prędkość, przerwać, bo natychmiast nie ostrzelał jego kolega, ale tutaj zamiast polecieć prosto zakręcił, w związku z czym znalazł się tylko 600 metrów ode mnie, no i dostał jednym strzałem i wpadł. Już udało się wyrównać. 23-23, więc rozpoczynamy od nowa, 2-2. Prawda, przewaga, nie ma przewagi, jest równowaga, więc dalej walczymy. Tutaj kolega też chyba zamiast poszedł w górę, zrobił pętlę i stracił energię, został zestrzelony. No i został jeden, który przegrywa teraz jednym punktem, więc to z kolei dla niego jest teraz ciężka sytuacja. Ale on jest na tym F2H, czyli... H, tak, ma lepszy samolot. Więc jak tutaj widać, kolega w jaku ma już tylko 29 HP, czyli też na strzała schodzi. Musi uważać bardzo. No ale w tej chwili to my mamy taką przewagę, że możemy się latać sobie nisko nad naszą artylerią przeciwlotniczą. Mamy zwrotne samoloty, więc umiejętnie po prostu obserwując, skąd przeciwnik nadlatuje i robiąc na czas manewry, uniki, możemy uniknąć jego ostrzału i wygrać chociażby przewagą. Tym, że to bardzo długo, dużo brakuje, jak widać bardzo powoli rośnie ta przewaga. No teraz lecimy nad naszą bazę, tu gdzie jest skupiona artyleria przeciwlotnicza, gdzie najsilniej strzela. Mhm. I czekamy, aż przeciwnik nadleci. No, leci. Ale przeciwnik mądrze postanowił nas nie atakować, tylko
bo nad naszą bazą no to nie powinien. Poleciał chyba zniszczyć nasz jeden cel. Tam jest artyleria przeciwlotnicza, która jest słabym celem. On ma bardzo potężne uzbrojenie, więc łatwo mu zniszczyć taki cel. Widać właśnie teraz strzela z artylerii po to, żeby zniwelować przewagę. Gonimy go. Oczywiście przypominamy, że można wygrać tak samo jak w World of Tanks meczyk poprzez takby skapowanie tej przewagi lub zniszczenie wszystkich samolotów. Więc... I tutaj popełnił błąd. Przeciwnik, gdyż zamiast polecieć w prawo, poleciał w lewo, nadciągając nas na swój cel naziemny, który jest tam. Tam jest artyleria przeciwlotnicza i jak zaraz będzie można zobaczyć, właśnie ma tylko 416 HP, tylko tam chyba 12% to jest. W związku z czym moimi 30-mm działkami jest to łatwo zniszczyć. O, w tym momencie zniszczona i urosła przewaga do 2 punktów już. I teraz schowałem się tutaj latając nisko za górą. W tym momencie jestem niewidoczny dla przeciwnika, mam kamuflaż pustynny, lecę nisko, jestem schowany za górą, przeciwnik mnie nie widzi. Postanowił zaatakować kolegę. Ja go widzę. Poleciał za kolegą, tak, a ja wychodzę mu na ogon. No i teraz to już pozostaje, chcę tylko wszystko, żeby go trafić. Jak mówię, działkami dwoma, które są skupione w kadłubie, no nie jest to łatwe. Zwłaszcza z takiej odległości, ale się udało. Prawda? Udało 600 się. Metrów został dany. Tylko udało teraz się. Jest dziwna sprawa, widziałeś? Przeciwnik pogratulował. Ale zginął, tylko sam zostałeś żywy w zasadzie w tej chwili. Nie, tamten po prostu chyba wyszedł z gry. Aha. Zobaczył, że ten, że zakończyło się. Czyli to był lekki myśliwiec UA-160 rosyjski. Wśród lekkich myśliwców jest on uważany za jakiegoś najlepszego, czy może jakiś japoński? Moim zdaniem z lekkich myśliwców na tym poziomie to jest dla mnie najlepszy samolot. Mam jeszcze z 9 tyłu FJ-1, amerykański myśliwiec, lekki. Jest on przystosowany do walki na wyższym pułapie, taki bardziej do walki energii samolot, natomiast nie podoba mi się on ze względu na słabe uzbrojenie. Ma 6 karabinów maszynowych i też skupione w kadłubie one są. Jednak tutaj na tym ta siła ognia w UA-160 mi się bardziej podoba i jego zwrotność mi się podoba. Jest zwrotny, jest szybki. Ja wolę po prostu takie samoloty. Do mojego stylu gry one mi bardziej odpowiadają. Japoński samolot na 9 tierze, nie mam go, ale na testerze serwowym, na serwerze testowym go próbowałem. Podoba mi się, ma silne uzbrojenie, jest szybki, bezwrotny, gorzej z pułapem, ale do niszczenia celów, do niszczenia samolotów szturmowych na przykład jest idealny, tam na serię schodzi, także no, jest to linia, którą w tej chwili rozwijam, mam nadzieję, niedługo dojdę do tego japońskiego samolotu. Może na koniec jeszcze powiedz, bo mówiłeś mi przed kręceniem filmiku, że organizujecie jakiś ciekawy konkurs. Tak, mamy teraz dwa wydarzenia dla graczy. Organizowane jest to przez społeczność, przez dwa klany, czyli nasz, czyli Dead from Above i niemiecki klan Flying Ducks. Jest to tak zwana Liga Społeczności. Funkcjonuje inaczej niż dotychczasowe turnieje. Tutaj odbywały się na zasadzie eliminacji, czyli drużyna przegrywająca odpada, prawda? Drużyna wygrywająca przechodzi dalej. Liga będzie odbywać na zasadach podobnych jak piłkarska liga chociażby, gdzie drużyny grają każdy z każdym po dwa razy i każdy otrzymuje nagrodę, nie ma jakby drużyn przegranych. Nagrody są bardzo ciekawe, chociażby za pierwsze miejsce w pierwszej lidze. Każdy gracz z zwycięskiej drużyny dostanie po 6000 sztuk złota, miesiąc konta premium, samolot premium 6 poziomu, sygnaturkę specjalną na forum, także są ciekawe nagrody. A więcej informacji można znaleźć na forum. Oczywiście przypominamy, że konta w grach Wargamingu są połączone, czyli jeżeli jakiś lotnik dostanie 6000 golda, będzie mógł też wykorzystać to w czołgach. Dokładnie. Nawet powiem nagrody, no nawet za ostatnie miejsce, czyli za 8 miejsce w trzeciej lidze, to jest nagroda 1000 zł i tydzień konta premium. Czyli każdy wygrywa. Nie ma przegranych też tutaj. Okej, no to dziękujemy. Mam nadzieję, Creation, w najbliższym czasie spróbujemy znowu spotkać się, coś poopowiadać na temat gry, taktyki, sposobu skutecznej rozgrywki w samolotach, nie?
Bardzo chętnie. Dobra, to dziękujemy za uwagę i zapraszamy do następnych odcinków. Na razie, cześć. Dziękuję, pozdrawiam.